Hej, witam Was w nowym filmie i dzisiaj będzie tour po naszym mieszkaniu. Wiem, że ten film miał się pojawić już jakiś czas temu, ale wiecie jak to jest. Zawsze jeszcze czegoś nam brakuje, coś trzeba dokupić, coś trzeba dołożyć, więc gdzieś to odsuwałam w czasie, ale myślę, że już po 2 latach, bo w styczniu będzie 2 lata, jak tutaj mieszkamy, jest naprawdę urządzone. Co prawda jeszcze jedną czy dwie rzeczy trzeba zrobić, ale to już tak naprawdę nie jest aż tak istotne. Także dzisiaj pokażę Wam nasze mieszkanie. Postaram się powiedzieć, co, skąd jest, jak czegoś nie powiem, bo wiadomo, no wszystkiego się nie da. To będę odpowiadać na jakieś tam Wasze pytania w komentarzach. No i być może trochę rzeczy też opiszę w opisie pod filmem, także możecie tam zaglądać. Miejcie na uwadze, że każdy swoje mieszkanie urządza tak, jak mu się to podoba. Także my urządziliśmy to w takim dosyć stonowanym stylu i kolorystyce. Jednak bardzo nam to odpowiada, bo dodatki grają dużą rolę i o dodatkach też będzie dzisiaj mowa. No i tak, nam się podoba, bardzo nam się podoba, także jesteśmy zadowoleni z efektów końcowych. No i co? Myślę, że nie przedłużamy i zaczynamy. Zaczynamy od wejścia i to jest to, co widzimy, kiedy wchodzimy do naszego mieszkania. Na początek mamy tutaj takie siedzonko oraz wieszaki, które tak naprawdę są uchwytami z IKEA. Wpadliśmy na taki pomysł, że aby można było wieszać tutaj kurtki, oczywiście teraz ich nie ma, to fajnie byłoby zrobić taki wieszak przy ścianie, ale żeby nie był on jakiś bardzo mocny. I fajne jest to, że jak kurtki wiszą, to aż tak tych uchwytów nie widać. Jest ich wystarczająco, no i jakoś tak estetycznie to wszystko się komponuje. Natomiast tutaj mamy konsolę, konsola jest również z IKEA, na której aktualnie stoi plakat z Monsterą, tak aby tematycznie nawiązywać do Monstery, która jest tuż obok. Jest to plakat z Desenio i ten film powstał we współpracy z Desenio. Jest to strona, na której możecie wybrać sobie naprawdę przepiękne plakaty, bardzo dobrze wykonane jakościowo, również ramy do tych plakatów i wybór jest po prostu wielki. Mi naprawdę bardzo ciężko było teraz wybrać sobie coś nowego. Jak wiecie, jakiś czas temu zamówiłam plakaty, które są w biurze, znaczy jakiś czas temu, no na początku jak się wprowadzaliśmy, także miałam 2 i 2 są w sypialni, ale teraz doszły też nowości, więc dzisiaj Wam pokażę. Na wstępie tylko Wam powiem, że do 28 listopada z moim kodem, czyli AliceVlog, dostaniecie aż 40% zniżki na plakaty Desenio. Moim zdaniem naprawdę warto, zwłaszcza, że jest to minus 40%. No a plakaty są naprawdę różne, więc na pewno dopasujecie je do swojego wnętrza. Jak widzicie, my mamy tutaj Monsterę. Ona oczywiście zawiśnie nad tą konsolą. Na razie jest postawiona, bo musimy to jeszcze przywiercić. Natomiast myślę, że fajnie uzupełnia tą przestrzeń, dodaje trochę koloru, zieleni, bo tutaj w przedpokoju jest dosyć ciemno i myślę, że raczej żaden kwiatek by nie wytrzymał, a pasuje właśnie do Monstery, która jest zaraz obok. Także tutaj mamy taką konsolę, ona naprawdę świetnie się sprawdza, polecam Wam, nie wiem dlaczego od razu na to nie wpadłam. Jakieś delikatne rzeczy, można sobie tutaj odłożyć klucze, mamy też jakieś takie małe dekoracje, tam koc w koszyku, często też odpalam tutaj właśnie w kominku jakiś zapach, no i ten plakat jakoś tak ożywił ten przedpokój, bo nic tutaj na ścianach wcześniej nie było. No i przechodzimy do salonu i do kuchni. Jak widzicie, tam w oddali już są kolejne plakaty z Desenio. Na wejściu mamy Monsterę, która nam się mega rozrosła i chyba powinnam ją już rozsadzić na dwie, ale szczerze mówiąc nie chcę tego zrobić źle, a nie wiem jak to zrobić, więc no muszę się jakoś do tego zabrać, ale naprawdę jest już ogromna i stoi na takim podwyższeniu, żeby więcej światła do niej docierało. Tutaj mamy taki system Besta z IKEA, który jest pod telewizorem. Też to się fajnie sprawdza, bo naprawdę sporo tam mieści. Na nim oczywiście mamy jakiś tam sprzęt audio, dyfuzor. Tutaj również plakaty z Desenio. Bardzo mi się podoba ten styl właśnie takiego rysunku, taki bardzo minimalistyczny.
A tutaj mamy napis balans. Tutaj mamy oczywiście różne szafki, w których chowamy jakieś tam rzeczy, które są potrzebne w tym pokoju. Jakieś płyty, gry, no takie wiecie, duperele, piloty. Tutaj mam, z tego co pamiętam, różne zapachy i gry, ponieważ często tutaj też zapalam coś w kominku albo właśnie jakieś zapachy w dyfuzorze, więc wszystko tutaj przechowujemy. No i tam mamy jeszcze jakieś dokumenty. I fajnie, że wzięliśmy podwójną, to znaczy jakby dwie oddzielne szafki, a nie jedną, bo jakbyśmy wzięli jedną, to by była jakby jak 1,5, także byłoby to trochę za krótkie, bo tak to jakoś tak fajnie uzupełnia to całą tą ścianę. Tutaj mamy telewizor, a obok regał z tej samej serii, co konsola na przedpokoju. To mieliśmy najpierw i to też super uzupełniło przestrzeń. Jakoś mi tak czegoś brakowało tutaj w rogu i nie mogłam dojść czego. Jak tylko to kupiliśmy, to jakoś tak od razu inaczej to pomieszczenie zaczęło wyglądać. Ten róg się wypełnił. Też nie ma tutaj nie wiadomo ile rzeczy, to są bardziej takie, wiecie, dekoracje. Ale moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda i nie jest to też jakiś taki ciężki mebel, także myślę, że u każdego się sprawdzi. Mamy szklane szybki, na dole jest taka ciemna, ale no jakoś to wszystko się fajnie komponuje i właśnie fajnie, że tutaj jest taki regał, a w przedpokoju z tej samej serii konsola. Pomyślałam, że jeszcze wspomnę dla nowych osób lub osób, które o tym nie wiedziały, że mieszkanie projektowała mi moja siostra, która jest architektem i też zajmuje się projektowaniem wnętrz, więc dostosowała to do naszego gustu. Oczywiście nie każdy element, ale to, co gdzie ma stać lub w jakim mniej więcej ma być stylu, czy właśnie stół dłuższy, krótszy, jak kuchnia, jakie elementy, jakie dodatki, właśnie ten boks na przedpokoju, który zobaczycie, był jej pomysłem, także bardzo dużo nam tutaj pomogła, zaprojektowała, no bo sami byśmy na wiele rzeczy nie wpadli lub nie wiedzieli jak to zrobić, lub myśleli, że coś jest nie do wykonania, a było do wykonania, także zostawię Wam link w opisie do jej portfolio, gdzie możecie również zobaczyć zdjęcia naszego mieszkania lub innych i możecie się również zgłosić do niej, jeżeli byście byli zainteresowani właśnie pomocą w projektowaniu wnętrza, także wszystkie informacje zostawię Wam w opisie, możecie tam przejrzeć, zapoznać się lub się z nią skontaktować. Także no pomogła nam bardzo, bo no jest wiele takich rzeczy, o których się po prostu nie myśli i może wyjść potem taki miszmasz w mieszkaniu. A tak jak zobaczycie, u nas bardzo wiele rzeczy się łączy kolorystycznie lub stylem, co może na pierwszy rzut oka nie widać, a jest to przemyślane. Tutaj już zaczyna się, że tak powiem, część wypoczynkowa, czyli nasza kanapa, stolik kawowy oraz fotel. Ja nie pamiętam dokładnie z jakiej firmy to zamawialiśmy, a już na pewno nie pamiętam jaki to jest kolor tkanin, ale postaram się gdzieś to znaleźć. Stolik zamawiałam gdzieś w internecie, kiedyś we vlogu Wam linkowałam, ale właśnie zdecydowaliśmy się na stolik okrągły. Także zdecydowaliśmy się tutaj na kanapę i na fotel. Na początku myśleliśmy nad narożnikiem. Ale ostatecznie stwierdziłam, że można kupić taką sofę i fotel osobno i będzie to właśnie jakoś tak fajnie wyglądało, że ten fotel można ustawić gdzie się chce. I jestem mega z tego rozwiązania zadowolona, ale najbardziej jestem zadowolona z tego, że ta sofa się rozkłada. Ma fajne nóżki, nie jest masywna, więc wiecie, nie jest na podłodze, tylko troszeczkę nad nią, a mimo wszystko fajnie wygląda, rozkłada się i jest wygodna, co jest mega, mega istotne. No i zawsze jak ktoś do nas przyjedzie, to jest miejsce do spania. Nad kanapą mamy takie półeczki, na których są nowe plakaty z Desenio. I tutaj też długo zastanawialiśmy się, jaki motyw wybrać. Z Emilem przeglądaliśmy te plakaty po prostu non-stop. No i w końcu zdecydowaliśmy się na coś takiego, co da trochę koloru, trochę ożywi tą przestrzeń, bo jak widzicie, u nas jest dosyć neutralnie. To znaczy są na przykład takie szarawe zasłony, szaro, delikatnie niebieskie ściany, szara kanapa. Bo właśnie takimi dodatkami można pomieszczenie ożywić. No i można te dodatki zmieniać. Także zdecydowaliśmy się na takie plakaty w fajnych, czarnych ramach, które pasują właśnie do tego regału czy do konsoli. No i też tutaj mamy trochę czarnych elementów, czarne krzesło zaraz Wam pokażę, także dwa takie piękne plakaty z łódeczkami, mi i mojej siostrze kojarzą się trochę z Lake Louise chyba to było w Kanadzie, jak byliśmy z rodzicami już
trochę lat temu, ale są naprawdę fajne. Zastanawiałam się, który gdzie ustawić, ale ostatecznie wybrałam coś takiego. No i nie wiem, jakoś tak ożywiają to pomieszczenie i bardzo mi się to podoba. Oczywiście można coś dostawić, myśleliśmy, żeby to jeszcze powiesić i potem pod spodem coś poustawiać, więc to może się zmieniać, no ale póki co mamy takie plakaty i tak jak już wspominałam, one też są właśnie z Desenio. I tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o salon. I ciężko jest to pokazać, ale mam nadzieję, że z tej perspektywy będzie to trochę widać, że ta ściana jest zakrzywiona, to znaczy to pomieszczenie nie jest takim typowym prostokątem, tylko tu, gdzie stoję, jest taki wystający róg, więc w sumie można by pewnie postawić jakąś ściankę działową tam, ale my tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy mieć kuchnię z salonem połączoną. I świetnie ten stół dzieli przestrzeń właśnie taką kuchenną od wypoczynkowej, także gdzieś właśnie stół jest taką linią, która oddziela kuchnię od salonu. Nasza kuchnia jest z IKEA i muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo z niej zadowoleni, zarówno z blatu, jak i ze sprzętu, jak i w ogóle z tych szafek, które są po sam sufit, więc naprawdę sporo mieszczą i serdecznie Wam polecam. Mamy tutaj dużo przestrzeni roboczej i możemy sobie pochować naprawdę sporo rzeczy, wszystkie naczynia, garnki, kubki, szklanki, no wszystko jest pochowane i nic nie jest jakby, wiecie, wystawione, czego ja nie lubię zbytnio. Tam mamy oczywiście sprzęty, lodówkę. No ja jestem mega zadowolona z tej kuchni. Tutaj o, kolejny plakat But First Coffee. Fajnie tutaj się komponuje, taki zwykły. No i stół. Stół jest z firmy This Is Wood. To jest firma, która znajduje się, w sensie ich salon, w Gdańsku, w City Meble. Ja oglądałam ich stoliki kawowe na początku i bardzo mi się spodobało to, jak oni to wykonują. No i ostatecznie nie mogliśmy nigdzie znaleźć takiego stołu, który by nas jakby zadowolił. No i postanowiliśmy zapytać się, ile taki wymiar by kosztował. I okazało się, że tak naprawdę kosztował mniej niż niektóre stoły, które były w internecie i to nie gotowe, tylko też trzeba było czekać. Więc stwierdziliśmy, że zamówimy właśnie tutaj lokalnie i zamówiliśmy sobie taki stół z czarnymi nogami i do tego czarne krzesła. Muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba jeden z moich ulubionych mebli w domu. Nie wiem, jakoś tak ten drewniany stół uzupełnia całą przestrzeń i wiecie, kuchnia jest biała, taka bardzo jasna, tutaj białe szafki, szary fotel, szara kanapa, ściany troszeczkę szarawe, więc ten drewniany stół dodaje trochę takiego ciepła, no nie wiem, bardzo mi się podoba ten efekt i cieszę się, że zdecydowaliśmy się na drewniany stół. Oczywiście trzeba o niego dbać, no ale jestem z niego mega zadowolona. Krzesła zwykłe, czarne. Nie wiem, jakoś nie zależało nam na żadnych z materiałowych, bo wiedziałam, że mogą się szybko ubrudzić, więc postawiliśmy na takie czarne. No i one też fajnie pasują właśnie do tego regału, czy teraz do czarnych ramek. Także jakby Wam zrobić taki rzut, to o, tak się ciągnie nasze pomieszczenie. O, i tutaj mamy jeszcze lampę, którą ciężko pokazać, bo to jest taka lampa, która wisi dosyć wysoko pod sufitem, ale to dobrze, bo światło pada bardzo równomiernie na cały stół, a nie świeci Wam w oczy, a te żarówki są dosyć mocne. I ona ma właśnie takie otwarte żarówki, gdzie widać, o, także jest takich 6 i one są tak rozłożone, ale właśnie ciężko to pokazać, bo ta lampa dosyć wysoko wisi. O, chyba tak bym Wam musiała pokazać od dołu, jak to wygląda. I ta lampa była zamówiona z chyba M-Lamp, tak mi się wydaje. Także jestem z niej mega zadowolona, bo tak naprawdę długo szukaliśmy lampy i oświetlenie to jest naprawdę temat rzeka. Z takich rzeczy, których mogę Wam jeszcze powiedzieć, to jest to, że jestem mega zadowolona, że zdecydowaliśmy się na heksagony. Ja bardzo lubiłam motyw tych takich prostokątnych, białych kafelek, ale w końcu zrezygnowałam z tego, bo wszyscy to mieli i postawiłam na heksagony, coś innego. Już nie pamiętam, czy to było za namową siostry, czy nie, ale w każdym razie jestem mega zadowolona i zobaczycie je też w łazience, więc fajnie to się komponuje też, że właśnie w różnych pomieszczeniach powtarza się podobny motyw, więc każde połączenie się łączy z każdym poniekąd, a nie, że każde jest z innej parafii. Przechodzimy do przedpokoju. O, i tutaj jeszcze mamy lustro,
Lustro też jest z IKEA, takie w czarnej ramie. Tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze, może później Wam je pokażę. W każdym razie tam mamy pralkę, dwie takie szafy, gdzie są pościele, kurtki. No to jest taka pralnia, wiecie, przechowywanie wszystkich brzydkich rzeczy, odkurzaczy i tak dalej. Ale rozwiązanie, na które się zdecydowaliśmy, to jest to, że normalnie właśnie w przedpokoju macie postawioną taką dużą szafę w większości domów. Więc jako, że to pomieszczenie już tutaj było jako WC, stwierdziliśmy, że zrobimy z niego właśnie taką szafę. Dlatego drzwi nie wystają i są równo ze ścianą, a ona została pomalowana na ciemniejszy kolor, żeby właśnie zrobić efekt takiego boksu. Nawet listwy przypodłogowe, widzicie, wszędzie są białe, a tutaj są pomalowane na ten sam kolor co ściana, żeby to właśnie było wrażenie takiej szafy. Włącznik również jest w tym kolorze, więc wszystko gdzieś tam jest spójne, jak widzicie. Widzicie, drzwi są równo ze ścianą, co jest w ogóle super rozwiązaniem. Jestem mega zadowolona z czegoś takiego. Przechodzimy do sypialni i nasza sypialnia, jak widzicie, jest dosyć prosta. W takim sensie, że tu jest raptem szafa, łóżko, moja toaletka, stoliki nocne i niewiele więcej. Także tutaj mamy nasze łóżko, ono jest z Iska. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, jest proste, nie było mega drogie, a naprawdę fajnie wygląda. No i jest szare z zagłówkiem, ja bardzo takie chciałam. Mamy też fajne takie małe stoliczki nocne z dwoma szufladkami, które się super sprawdzają. Można tam sobie coś schować, jakieś ładowarki, wiecie, takie drobne rzeczy, a nie jest wszystko na wierzchu. Tutaj również są plakaty z Desenio. To są jedne z tych, które ja sama kupiłam i zamawiałam na początku, jak się wprowadzaliśmy. Czyli mamy takie fajne, delikatne kwiaty i napis Brief. Tutaj nasza lampa. Poduszki są z HM Home. O, tutaj jest nasza szafa. To jest szafa z IKEA, szafa PAX, z której również jestem mega zadowolona, bo wszystko jest uporządkowane. Możecie zresztą zobaczyć, że połowa ubrań wisi, połowa jest w szufladach pochowana i tam obok również wszystko mamy poskładane i mamy szuflady. Tutaj mam jeszcze taki fajny myk na biżuterię, także polecam coś takiego. No i tak jak mówię, tutaj są szuflady. Dalej idąc, mamy moją toaletkę. Tutaj trochę zasłona nachodzi, ale musimy ją po prostu przesunąć, ale trzeba wejść na drabinę. Jestem mega zadowolona w ogóle z tego lustra, które wyhaczyłam gdzieś, o i tu jestem, jak tu się pokazać, wyhaczyłam gdzieś na Allegro za 99 zł. Lustro na takim skórzanym pasku, jasne, drewniane, okrągłe. O takie właśnie mi chodziło, szukałam x czasu i w końcu udało się znaleźć, także polecam. No i tak, to jest moja toaletka z firmy Minko. Uwielbiam ją i serdecznie polecam. Ja ją kupiłam jakoś na jakiejś promocji, bo one nie są tanie. No i tutaj są moje kosmetyki, także trochę bałagan. Ale tak, jestem z niej mega zadowolona. Tutaj mam jeszcze taki pojemnik na kosmetyki, pędzle, lampa, którą przeniosłam sobie z biura, bo nie mogę się zdecydować, jaką lampkę sobie tutaj kupić. I tak, i to też ma takie drewniane nóżki, więc pasuje do lustra, a do tego nasze łóżko też ma nóżki drewniane. Więc wszystko jakoś się komponuje. Staram się to Wam jakoś pokazać, że staraliśmy się łączyć takie elementy ze sobą, czyli drewno z drewnem, srebro ze srebrem, czarny z czarnym. Tutaj na przykład są srebrne ramy, ponieważ są srebrne klamki i srebrne uchwyty do szafy, więc żeby nie było miszmaszu, tam za drzwiami też są takie uchwyty jak na przedpokoju srebrne. Także to się wszystko jakoś łączy. Tak samo tutaj mamy zasłony w kolorze poduszek. No staraliśmy się jakoś to dopasować kolorystycznie i myślę, że fajnie to wyszło i jest to chyba jedyny pokój, w którym jest tyle różu, ale dostałam pozwolenie. Z sypialni przechodzimy do biura i to jest pomieszczenie, które również jest minimalistyczne i przepraszam, tutaj może być lekkie echo. Tutaj mamy kwiatek, fotel, na którym bardzo często nagrywam. Taki regał z IKEA, to jest też Besta, czyli ten sam system, który mamy w salonie, ale tutaj mamy biel z takim drewnem i bardzo fajnie to się sprawdza, bo niektóre mamy boksy otwarte, niektóre zamknięte i na przykład w tych zamkniętych na dole są dokumenty,
Tutaj u góry mam kosmetyki takie zapasowe lub jak coś zostaje, a reszta jest taka dekoracyjna, więc mamy tutaj ramki, zdjęcia z naszego ślubu, także fajnie jest na nie popatrzeć, tutaj muszę poprawić, bo się zsunęło. Także to jest takie bardziej dekoracyjne, a w tych zakrytych mamy dokumenty, no i takie papiery, które gdzieś trzeba trzymać. I tak naprawdę jedyną ostatnią rzeczą jest biurko. Biurko, które zdecydowaliśmy się zrobić jako jedno długie z taką komodą Alex po środku, żeby to fajnie wyglądało, żeby to nie były jakieś wielkie, masywne biurka, więc zdecydowaliśmy się na blat z IKEA, który jest dosyć długi i ma takie fajne kozły, o tutaj widać, które go trzymają. I muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę fajnie wygląda, ciężko jest to pokazać. O, żebyście zobaczyli może tak z góry, że z jednej strony jest Emila komputer, z drugiej mój i dwa takie same fotele, które również są z IKEA. I tutaj jak widzicie wchodzą elementy złote, więc tutaj na lampce są złote elementy. No i złoto pojawia się również na plakatach. To są również te plakaty, które wybierałam i kupowałam na początku. I one są właśnie w złotych ramach, żeby dopasować, bo tutaj w biurze postawiliśmy, że w sumie można tutaj pójść w złoto. Za dużo go nie ma, ale jednak jest. I uwielbiam te plakaty. Nie wiem, jakoś bardzo mi się podoba ta taka wzburzona woda i ten cytat. Także fajnie to się komponuje, bo tak to ta ściana cała była taka pusta. I wiecie, tutaj są drzwi, tutaj biurko i nic pomiędzy tym nie było. I tutaj z biura przechodzimy prosto do łazienki. I tutaj w łazience mamy i wannę, i prysznic. Ponieważ było wystarczająco miejsca, to zdecydowaliśmy się na oba rozwiązania. I jak widzicie, tutaj również są heksagony i one przechodzą od takich ciemnych do jasnych i potem już gdzieś odtąd są tylko jasne i te kafelki są dopasowane kolorystycznie do tych, także fajnie to wszystko się łączy. Także heksagony w kuchni, heksagony w łazience. Tutaj będzie jeszcze szafka, cały czas się nad nią zastanawiamy, nad toaletą i tutaj mamy kafelki właśnie do tego poziomu, toaleta i te kafelki idą tutaj wszystkie na podłodze i na zabudowie wanny. No i tutaj mamy taką półeczkę, na której są takie drewniane elementy i tutaj w łazience właśnie dużo takich drewnianych elementów jest, żeby trochę to ocieplić. Także mamy tutaj drewniany stojak na ręczniki, tutaj taki drewniany element do wanny, drewniane pojemniki, drewniana ramka z napisem Time to Relax. Tutaj też na umywalce mamy drewniane elementy. No i stojak do papieru toaletowego nawet. Także jak widzicie, to wszystko się łączy ze sobą i uważam, że naprawdę ta łazienka wyszła fajnie. No i bardzo podoba mi się ta lampa. To jest również lampa z M-Lamp i ona fajnie odbija się w lustrze i pokażę Wam, jak ona świeci. Bo ona ma też taką żarówkę, gdzie widać ten środek. Mega mi się to podoba. No i fajnie, że to wszystko gdzieś się odbija w lustrze i to lustro jest bardzo duże, więc sprawia, że ta łazienka jest jeszcze większa. Także wow, naprawdę lustro może zrobić dużo. Oczywiście na co dzień jest tutaj więcej kosmetyków poustawianych, ale dzisiaj stwierdziłam, że Wam tego oszczędzę, żeby wizualnie to lepiej wyglądało. No i tak, to tyle jeżeli chodzi o łazienkę. I to już całe nasze mieszkanie, nie pokazywałam Wam pralni, bo jest tam po prostu bałagan, no ale wiadomo co tam jest, pralka i takie rzeczy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, jeżeli tak to koniecznie zostawcie kciuki w górę. Starałam się Wam pokazać prawie wszystko. Pamiętajcie o zniżce na Desenio na -40%, także kod macie w opisie, Alice Vlog do 28 listopada, to jest chyba czwartek. Także korzystajcie śmiało i dowoli. Tylko pamiętajcie, wybór jest ogromny. Może ten film będzie przydatny dla osób, które szukają inspiracji, jeżeli chodzi o dekoracje, a może jesteście na etapie wykańczania właśnie swojego domu czy mieszkania i nie wiecie, w którą stronę pójść, jak coś urządzić, więc może jakąś inspirację tutaj znajdziecie. A jak nie, to mam nadzieję, że po prostu ten film Wam się podobał. Także ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Także buziaki, pa!